Witajcie na kolejnym wykładzie magistra wykładzi. Dzisiaj będzie na temat kolejnej metody uczenia się. Dzisiaj Secik się już lepiej czuje, jak widać, bo troszeczkę chorutki był. To może towarzyszyć, bo strasznie krzyczał. Próbowałem już to nagrać, ale niestety co chwila było miu, miu. No, ale okej. To Secik może towarzyszyć. Nie będzie przeszkadzać, nie będzie. Ojej. Dobra, to posłuchajcie. Bardzo często jest tak, że jak na przykład ileś czasu spędziliście na nauce i postanowiliście sobie zrobić, Secik, ale ty się lenisz, i postanowiliście sobie zrobić małą przerwę, to w tym momencie na przykład rodzice wchodzą do waszego pokoju i patrzą, że wy nic nie robicie, no i mówią, że wy się nie uczycie i szlaba na komputer i takie sprawy. To teraz będę chciał wam pokazać, czy powiedzieć bardziej, jaką metodę ja polecałem stosować moim studentom, czy osobom, którym udzielałem korepetycje. Więc posłuchajcie. Jeśli taka sytuacja wam się zdarza, że ktoś zarzuca wam, że się nie uczycie, to musicie pokazać, że się uczycie. No ale nie będziecie się przecież uczyć przy kimś. To jest na to metoda. Metodą tą jest lodówka. Jak lodówka, się zapytacie. No tak, lodówka, drzwi z toalety. Co nam to umożliwia? Umożliwia nam to, że na taką lodówkę, czy na taką toaletę, czy drzwi z toalety, na zewnątrz, wewnątrz, na jakieś szafki, możemy przykleić jakąś kartkę. Kartka A4, coś na niej zapisać. Może to być taka też tablica suchościeralna, bo ta tablica tak naprawdę to jest kawałek drewna i naklejka. Bo wiele osób pytało, czy ja to jakoś zakupowałem, to mówię, nie, no kupiłem taką po prostu naklejkę i jest to już, można powiedzieć, gotowe. Ej, kocik, nie skakać. Więc przyklejacie sobie taką kartkę na przykład na lodówkę i zapisujecie tam kilka wzorków, kilka dat, kilka różnych rzeczy. Oj, kocik. Ja już o tym mówiłem na innym akurat odcinku o maturach, no ale tego, co się orientuje, no znaczy inaczej. Ten cykl takich różnych metod uczenia no będzie na pewno kontynuowany. I teraz na tej kartce, jak macie taką kartkę właśnie A4, zapisujecie sobie jakieś wzorki, daty, tak jak mówię. Nawet wiersz, którego musicie się na przykład nauczyć za 2-3 dni. Bohaterów na przykład literackich sobie możecie wypisać i krótkie opisy przy nich. Pierwsza rzecz. Za każdym razem, jak idziecie do lodówki, to fizycznie spoglądacie jednak na tą kartkę, na tą szafkę. O, Orbisia, dzień dobry. Ale, oj, ach, super, ekstra. No dobra, i zapisujecie sobie. Pierwsza rzecz, za każdym razem, jak idziecie do tej szafki, czy jakkolwiek inaczej, coś sobie bierzecie z szafki, z lodówki, idziecie do toalety, czy spędzacie troszeczkę czasu w toalecie, chociaż w tych czasach to ludzie w toalecie siedzą z telefonem, jak mają dostęp do Wi-Fi i ładowarki, albo jakiegoś dużego powerbanku, to z toalety nie wychodzą przez kilka godzin. No ale to jest inna sprawa, to już tam decyzja czyjaś jest, co robi w toalecie, czy potrzeby. No ale tu chodzi o to, że macie kartkę przyklejoną na drzwi. I teraz w tym momencie, jeśli siedzicie w tej toalecie, to chcąc, nie chcąc, jednak spoglądacie na tą kartkę. Więc czytacie raz, drugi. Jeśli nawet nie robicie tego świadomie, to wasza podświadomość rejestruje te wszystkie rzeczy. Więc jeśli coś takiego się odbywa, to wasz mózg zaczyna zapamiętywać to, co tam jest zapisane. Oczywiście problem polega na tym, jeśli to będzie długo przyklejone, to nie będziecie na to zwracać uwagi, ale to chodzi o to, żeby zmieniać te kartki. Druga sprawa, bardzo ważna, a może nawet ważniejsza, pokazujecie domownikom, że się uczycie. O to właśnie chodzi. W tym momencie rodzice czy tam opiekunowie mogą zobaczyć, że wy fizycznie uczycie się, że poznajecie nowe rzeczy, że jednak te wzorki, które tam są, coś z matematyki, coś z fizyki, z chemii, całe równania można zapisywać. To wszystko jest zapisane na tych kartkach. Wy te kartki zmieniacie co jakiś czas. Orbiś! Ach. No tak, jak to jest nagrywanie z kociakami. I teraz
zmieniacie te kartki, więc cały czas widać, że coś robicie. Nie jest ta kartka przyklejona na przykład przez miesiąc i przez miesiąc jest dokładnie to samo, tylko co tydzień, co dwa tygodnie zmieniacie. Duży drugi plus jest taki, że skoro zapisujecie tam informacje na tych kartkach, to dodatkowo jednak przetwarzacie tą informację, którą macie do nauczenia się. Także ja naprawdę Wam polecam, rozwieszajcie sobie takie kartki, nawet wokół monitora, takie malutkie, samoprzylepne takie karteczki. Ja bardzo często stosowałem w dawnych czasach, jak coś z programowania się na przykład uczyłem i były jakieś polecenia, jakieś rozszerzenia tych poleceń, czy rzeczy, które tam trzeba były, parametry tych no tak, chcecie, tych komend i tym podobne, zapisywałem sobie i nawet jak grałem na komputerze, to w tym momencie nie było problemu, bo na przykład gra się wczytywała albo był jakiś moment, że można było coś odpocząć, to ja czytałem sobie te informacje, które są naokoło monitora zapisane. Więc naprawdę gorąco Wam polecam tą metodę. Zacznijcie stosować, a w ekranach końcowych będziecie mieli inne metody, bo już o kilku metodach uczenia mówiłem. Także dzięki za uwagę i do następnego.